Postapo. Jest to dość specyficzny gatunek gier przedstawiający realia świata zniszczonego przez konflikty, na przykład atomowe bądź też żywiołowe. Jednym z takich najbardziej popularnych, czyli po na przykład wojnie nuklearnej, możemy zaliczyć Fallouta, Rage'a czy też Metro. Ale ja zamierzam przedstawić zupełnie inny świat, nie spowodowany żadną katastrofą bombową, to że ludzkość swoją bronią zniszczyła samych siebie, tylko po prostu będzie tak jakby spowodowane wyższymi siłami. A oto przedstawiam Wam uniwersum, w skrócie, uniwersum Darksiders. Jak już opowiadałem wcześniej, uniwersum Darksiders możemy podzielić na trzy główne światy. Mianowicie jest niebo, piekło, Ziemia. Ale oprócz tych, na przełomie tych dwóch części, możemy zaliczyć jeszcze dwie lokacje. Mianowicie świat stwórców potężnych humanoidalnych olbrzymów potrafiących tworzyć potężną broń. No i Królestwo Umarłych, gdzie wszystkie dusze, zarówno aniołów i ludzi, trafiają właśnie tutaj. I taka ciekawostka. W świecie umarłych możemy trafić na gościa, który nazywa się Draven. Już pewnie wiecie, do czego to jest nawiązanie. Oprócz głównego bohatera Darksiders 1, czyli Wojny, możemy jeszcze zaliczyć trzech jeźdźców, czyli Furię, Waśń i Śmierć. I tutaj będzie ciekawostka. Furia, czyli trzeci z jeźdźców, pojawi się w Darksiders 3 w 2018 roku. Już był pierwszy gameplay pokazany, możecie sobie wejść na First. To jest z IGN, to jest taki specjalny program, który pokazuje wersję pre-alpha różnych gier. I powiem wam, będzie na co czekać. Poprawiona grafika, interfejs walki też, naprawdę świetnie. Na konsolach też będzie się na pewno fajnie grało. Bronią wojny, jak możecie zobaczyć, jest potężny miecz zwany pożeraczem chaosu. Bronią śmierci są dwie kosy. Bronią furii jest bicz. Natomiast bronią waśni, i tu właśnie nie wiadomo, ale są dwa pistolety, bo jeden pistolet dostaje śmierć, to jest właśnie pistolet waśni. Możliwe, że ten drugi, właśnie nie wiem, co się stało z tym drugim, ale pewnie to będzie wyjaśnione jeszcze, jak będzie czwóreczka albo w trójce, może się dowiemy w trakcie, jeszcze zobaczymy, jak to będzie. A teraz przejdźmy do głównych założeń fabularnych ogólnie całej gry. Podczas wielkiego stworzenia zostały stworzone trzy rasy: anioły, demony i ludzie. Ludzie kiedyś zamieszkiwali miejsce zwane Edenem, ale zostali z niego wygnani. Natomiast ci drudzy, czyli demony i anioły, od wieków walczyli ze sobą o dominację. Chcąc temu zapobiec, Rada Spopielonych, czyli istot mających setki lat, postanowiły stworzyć siedem pieczęci, które miały zostać zniszczone podczas ostatecznej walki piekła, nieba i ziemi. Niestety dowiadujemy się podczas wydarzeń z gry Darksiders 1, że te pieczęcie zostały skradzione. Sześć z nich zostało zniszczone, co wywołało apokalipsę, którą obarczyli wojnę. Natomiast wojna w pierwszej części zamierza odkupić swoje winy i znaleźć winowajcę. Doprowadza go to do Samaela, demona, który niegdyś wezwał niszczyciela do walki, ale on sam został więc uwięziony. Dlatego później wojna zostaje wysłany do zabicia emisariuszy niszczyciela, aby dostać się do Czarnej Wieży, czyli głównej lokacji, gdzie mogliśmy znaleźć źródło potęgi niszczyciela, czyli Studnię Dusz. Mianowicie miejsce, w którym wszystkie dusze znajdują się w jednym miejscu i z nich czerpał moc. Spotykamy też również Azraela, anioła śmierci, który brał udział w spisku mającym zniszczyć piekło. Na skutek tego spisku właśnie te sześć pieczęci zostało skradzione. Siódma pieczęć natomiast zostaje zniszczona, kiedy w ostatecznej bitwie dowiadujemy się, że to Abaddon stał za tym wszystkim i to on stał się niszczycielem. Został skuszony tym, że miał zostać władcą piekła. Niszcząc ostatnią pieczęć, wojna przywołuje wszystkich jeźdźców i tak oto kończy się pierwsza część gry. Natomiast w drugiej części gry śmierć nie walczy z demonami, ale też walczy z czymś, co mogłoby zagrozić wszystkim światom. Mianowicie spaczenie.
A tym spaczeniem był oczywiście Absalom, czyli jeden z Nefelimów, rasy, z której pochodzą cztery jeźdźcy. A śmierć musiał zabić niestety ich wszystkich, ponieważ zagrażali wszystkim światom. Ich dusze zostały zamknięte w latarni, która później została rozkruszona, a jej kawałki zostały wbite w pierś śmierci. I tak oto musiał przez tyle lat, przez wieki, słuchać lamentów swoich zabitych braci i sióstr. Oczywiście śmierć zabił Absaloma i później wskoczył do studni dusz, ratując przy tym dusze ludzkie i być może w końcu uda się odrodzić rasę ludzką. Ale to już są spekulacje. Będzie można to zobaczyć dopiero, kiedy wyjdą dalsze części gry. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Subskrybujcie, lajkujcie, oceńcie, zostawcie mi tą łapkę w górę, ponieważ to też mnie zmotywuje do dalszego działania. Jeśli będziecie chcieli więcej takich filmów, takich opisówek, takich od serca, od uniwersum, które bardzo gram i które bardzo lubię, więc zapraszam Was. Do zobaczenia następnym razem.